Cześć moi drodzy, kolejny filmik, który zbliża nas do lęków, przynajmniej u mnie do lęków zbliża nas. Pokażę wam u nas jakie wkładki, jakie koszyczki, jaki montaż. Bardzo często o to pytacie, bardzo często zadajecie jakieś tam pytania, czy odsyłacie mnie do danych gniazdek, czy dobre. No, każdy używa jakie mu są wygodne. Ja w zeszłym roku czy dwa lata temu miałem gniazdka zewnętrzne, ale w tym roku ze względu na to, że zakupiłem wewnętrzne, chcę zobaczyć jak będą się sprawowały. Kupiłem wewnętrzne troszeczkę inne niż do tej pory zawsze miałem, ponieważ to są troszeczkę na takim dłuższym wysięgniku. No, zależy mi na tym, żeby po prostu jak najbardziej te ptaki tych klatek nie brudziły podczas tych lęków, żeby te odchody po prostu gdzieś tam spadały nisko, a nie po ściance płynęły, tak? Także zaraz wam pokażę te gniazdka, które ja zakupiłem w tym roku. Są chyba 2GR bodajże, czy STA, 2GR pewnie. 2GR pewnie dobrze pasują do klatek, więc 2GR. I to są właśnie te gniazdka, które już wyjmuję. Już za chwilę przerzucam kamerkę i sobie zobaczycie, jak one wyglądają. To są właśnie te gniazdka. Nie wiem, 10-12 cm średnicy mają, do zaraz wam dokładnie je zmierzę. I to są właśnie gniazdka, które zakupiłem do klatek w tym roku. Bardzo dobrze pasują do klatek oczywiście, no bo to z tej samej firmy, więc tak, 10 cm tak jak powiedziałem. Bardzo dobrze pasują do klatek, do tych uchwytów, a zarazem mają tą odległość od tych ścianek, czyli po prostu ptaki nie robią kupy bezpośrednio i nie płynie to po ściankach, prawda? Do nich wkładki wełniane, tak się nazywają. Niemniej jednak w zeszłym roku je stosowałem, czy dwa lata temu też. Bardzo fajne wkładki. Montaż oczywiście na spinacz biurowy. Tak, nic prostszego. No i koszyczki, które już mam, od kilku lat używam. To są te koszyczki. Wiszą, jak wam pokażę. O, właśnie już tu wiszą, a więc działa. No i co, zaraz wam pokażę, jak montuję te gniazdka. No i powoli do przodu. Materiał będzie dzielony, no bo muszę powoli go dogrywać, bo od razu żadna samiczek mi nie zniesie. Ja i pokażę wam, jak to ja robię, jak to zaczynam. Tak powoli i do przodu, ok? Także jedną chwilę i zaraz rzucam dalszy ciąg. Wkładka jest, spinacz rozgięty. Ten oto sposób na prosto, a później podzielony mniej więcej na pół. No i co? Montuję go. Spinacz zamontowany. Zagięty z tyłu. Może to jakoś super fajnie nie wygląda, niemniej jednak działa. Uwierzcie mi, naprawdę działa. Do tego oczywiście troszeczkę, jak zawsze, dosypuję insektinu do gniazdka. Sypię, nie czekam. Mniej więcej. I samiczka, która teoretycznie jest wytypowana jako samiczka, która zaczyna coś tam mieć chęci, no dostaje taki koszyczek. Dostaje taki koszyczek. O, właśnie. Koszyczek zaczepiłem. Prawda? Następnie dostaje i czekamy na ewentualne pierwsze oznaki, że coś ma chęć tam podziałać. Samiczka, która coś zaczyna myśleć, nie ukrywam, że akurat na drugi dzień gniazdko już jej wygląda w ten sposób. Czyli nie jest jakoś mega super zbudowane, ale widzimy, że taka samiczka już ma jakąś tam chęć na lęgi, tak? Jak zaczyna budować,
Ja dopiero w tym momencie wpuszczam samca, nie wpuszczam wcześniej, żeby nie było napierdzielanki, bo nie mam czasu siedzieć cały dzień i obserwować, czy one zgodnie żyją, czy niezgodnie żyją, tylko po prostu jadę do pracy i dopiero wtedy, jak widzę, że coś zaczyna się dziać z nią, że ona ma chętkę, dopiero wtedy zaczynam wpuszczać samca i obserwuję, co się dzieje. Tak jak i tu wam pokazywałem tą samiczkę. O, niestety samiczka uparła się i składa jaja codziennie na froncie, przepraszam, na tym, na ruszcie. No, niestety pewnie nic jej nie zrobię. O, jak zresztą widzicie, jajeczko jest. Przynajmniej było rano. No. Mimo to, że zaczęła budować gniazdo, jednak gdzieś tam składa na ziemi. No i nie mam zamiaru jej tam perswadowywać tego z głowy, ponieważ musi sama do tego dojść, że tak nie może być. No dobra, lecimy dalej. Zaraz wam pokażę. No właśnie, ten samczyk już ładnie sobie śpiewa. Bardzo głośno. Każdy ciapek. No właśnie, tu jakaś pierwsza para połączona. Tu akurat kędzierzawce. Samiczka strasznie się boi. Ale tak jak wam pokazywałem, już zaczęła coś nieść. Składać się ten wić gniazdo, przepraszam. No i zobaczymy, co tam dalej będzie. Zobaczcie, samiczka, która poniekąd jest zainteresowana budulcem. Na pewno coś już u niej tam, jakiś popęd się włączył. Oczywiście może szarpać budulec tylko dla zabawy, ale najczęściej zaczyna go nosić do gniazdka. A, nieraz do karmidełka, do poidełka. Ale najczęściej to jest gdzieś tam do gniazdka zaczyna sobie nosić i zaczyna budować. W tej chwili to jest dla niej jakaś tam nowość, ale już coś tam zaczyna sobie wiercić się przy tym, tak? Także tak wstępnie wygląda zainteresowanie właśnie tym budulcem. Kolejny dzionek z rańca. Mamy 7 godzinę. Właśnie się szykujemy do pracy i zobaczcie. Samiczka, która wczoraj dostała gniazdko i budulec, już sobie zaczęła działać. Może to nie wygląda jeszcze na mega uformowane i zrobione gniazdo, ale zobaczcie, naprawdę już coś tam zaczęła sobie myśleć. I za chwilę będzie można do niej próbować samca dopuścić, wtedy przynajmniej nie powinna go bić i odtrącać. Zobaczcie, moi drodzy, drugi dzionek po tym, jak się ułożyło gniazdko. Zobaczcie, gniazdko już o wiele, wiele, wiele lepiej wygląda. Już ładnie jest uwite. Samiczka zrobiła spustoszenie w koszyczku, czyli już nie ma nic. No, oczywiście musi być trochę i na dole, nie? Jak to na rusztach. Dobra, pauzuję, wpuścimy samca, zobaczymy, co będzie. Zobaczcie, nie rozpytacie, jak wygląda samiec pobudzony. Mam nadzieję, że widać z daleka sprzęta, co? Zobaczcie, według palca, jak wystaje sprzęt, zobaczcie. O. No i co? Wpuszczamy. Sorry, że takie ujęcie, ale jedną ręką kiepsko. Thank you.
tak jak powiedziałem, kolejne samiczki zaczęły budować gniazda, a więc kolejne samiczki dostają partnerów. Akurat partner świeżo po kąpieli, ale jak widać, chętny na baraszkowanie. Tu kolejny samczyk, akurat szafirowy, do zielonej samiczki. Samiczka też już coś tam zaczęła myśleć sobie o gniazdku. No i czekamy, zobaczymy co tam, ewentualnie więcej. Tu kędziory razem siedzą sobie. No na razie samiczka coś tam zaczęła budować gniazdko. Ale zobaczymy co tam będzie. Tutaj zielona ak ze zmiennym szczęściem na razie. Raz chce siedzieć, raz nie. Zobaczymy co tam z tego wyjdzie wszystko. Samczyk fajny, szaroskrzydły. No tutaj też samiczka szara zaczyna coś tam myśleć. Samczyk do niej będzie zielony, właśnie tak jak widać. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Nieraz pytacie, jak wyglądają jajka czyste. Zobaczcie, to jest zniesienie mojej samicy, która poszła bez samca, nie? Zobaczcie, do którego nie przytkniemy jajeczka. Wszystko jest przezroczyste, to kwestia kątu widzenia, nie? Ale wszędzie, jak widzicie, czyściutkie jajeczka. Ona zaczęła znosić jajka bez samca, no i tak wyszła już. No i zobaczcie, kolejna samiczka, która dostała wczoraj gniazdko. Gniazdko jest inne niż... Przepraszam, bo mi trochę zabrakło. No i zobaczcie, jakie ładne gniazdko uwiła w ciągu jednego dnia. Słabo trochę widać, no, ale już tam naprawdę, słuchajcie, wygląda to gniazdko. Spróbujemy puścić samczyka, zobaczymy co z tego wyniknie. Widzimy, ptaki siedzą, ale
Walki nie ma, na razie zaniepokojeni. Pierwszy raz się widzą. Moi drodzy, no i podstawa, co musimy też zrobić przed lęgami. No to jest przycięcie ptaka. Jak widzicie, no ten samczyk jest mocno pierzony. Sprzęt widać, ale trzeba delikatnie nożyczkami to przypielić, tak? A więc przytnę i zaraz do Was wracam, pokażę Wam. No i już jestem. Słuchajcie, w moim wykonaniu wygląda to w ten sposób. Dookoła przeleciałem, obleciałem.
piórka podcięte o wiele mniej. Dobrze sprzęt widać, a jak nie widać, to zaraz Wam zmoczę, żebyście widzieli, że samczyk jako samczyk. Po zmoczeniu widać jeszcze lepiej, zobaczcie. Tu jest brzuch, tu jest sprzęt, odstaje mega. Widać, że typowo samiec, tak? Zobaczcie jeszcze, o właśnie. Widać, widać, nawet teraz jeszcze jak zmoczyłem, to jeszcze lepiej widać, że to jest samczyk. No wiadomo, że ptak troszeczkę gorzej wygląda wtedy, jak go się przytnie, to był tak niepełny, ale... O. Trochę się wywrzoszył. Zobaczcie teraz, jak zmoczony, to z daleka Cooper widać, że to chłopak. No i co? To samo robimy z samiczką. To samo robimy z samiczką i wtedy piórka są przycięte na pewno. A tu widzimy, że mamy samiczkę. Zobaczcie. Samiczka ma zaokrąglony plakę. O. Też podcięta, też zmoczona, więc o. No i właśnie, tak to wygląda. Trochę się zmoczyła. Szarf skrzydełka. No, ale zanim światło zgaśnie, będzie ok. No, u mnie na chwilę obecną już gaśnie światło. Więc robi się już półmrok. Halogeny były przez tylko chwilę zapalone, aby nagrać to. O właśnie, zobaczcie, już zaczyna się robić półmrok. A więc to tak w skrócie. A więc, moi drodzy, taki w skrócie filmik, jak przygotujemy do lęgów. Jak to wygląda, kiedy wpuszczamy, tak po skrócie Wam nakreśliłem. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często piszecie, pokazujecie, wysyłacie mi filmiki, dlaczego się biją. Słuchajcie, no taka jest natura. Taka jest natura i ptaki, które nie mają ochoty na lęgi, po prostu dochodzi do walki. Musicie o tym pamiętać, to nie są... Nie są zwierzęta, które kopulują non-stop, czy są lęgi, czy nie. Nie, u ptaków tak to nie wygląda. Jeżeli samiczka ma chęć na lęgi, zaczyna tam interesować się gniazdkiem, ale przede wszystkim dopuszcza samca. Jeżeli nie, bardzo często bywa dym. Bywa dym, czyli to, co pytacie, dlaczego samiczka bije samca. Bo nie ma ochoty po prostu na lęgi, wpuszczacie na siłę samca, bo to już jest nagminne, jak na forach widać, że wczoraj kupili kanarka, dziś już para siedzi w klatce razem, ok, już wisi gniazdko, od razu przychówek, od razu młode. No nie ukrywam, że tak mnie troszeczkę to śmieszy, jak widzę te sceny, no po prostu rozumiem jeszcze, jak gdzieś naprawdę weźmiecie przygotowane ptaki od hodowcy i widzieliście, że one już tam się kręciły na gniazdko, ale mimo to, że one kręciły się na gniazdko, one przychodzą w nowe miejsce i one no, potrzebują chwili, żeby się gdzieś tam po prostu rozejrzeć w tych warunkach nowych, zaakceptować te nowe warunki, przystosować się do nich, bo to jest i zmiana otoczenia, i zmiana światła, i na pewno zmiana jedzenia. No jest kilka takich czynników, no ale bardzo często, tak jak widać, to od razu gniazdko i od razu super będą młode za chwilę. No dobra, to było tyle w tym odcinku. Słuchajcie, niebawem kolejny nakręcę, jak już coś zacznie się dziać w gniazdkach. A póki co, tak jak widzieliście, no coś tam się u nas dzieje. Coś tam się zaczyna parzyć. Co z tego będzie? Nie wiadomo. Czy będą pustaki, czy jajka zalężone? Zobaczymy. Także do usłyszenia. Pozdrawiam i hej.